Federacja TFL po raz trzeci zawita do naszego miasta. Osoby, które w sobotni wieczór wybiorą się do hali Mosiru, zobaczą aż 13 walk MMA. Galę otworzy 5 pojedynków w formule semi-pro, a potem do klatki wejdą zawodowcy. Swoje umiejętności zaprezentują m.in. pochodzący z naszego regionu Mateusz Głuch, Damian Zuba czy Sławomir Kołtunowicz. Łącznie na rozpisce gali znalazło się aż 10 nazwisk fighterów z Radomia. Ozdobą wieczoru będą dwa pojedynki o pasy mistrzowskie. Najpierw w walce o tytuł zaprezentuje się pochodzący z Radomia Marcin Skrzek, który zmierzy się z doświadczonym Finem Jimmym Kwartstromem. Czuję się wyśmienicie, okres przepracowałem bardzo ciężko, idę oczywiście po zwycięstwo. Jest bardziej doświadczony ode mnie, ma prawie 30 zawodowych walk, ja jestem na początku swojej kariery. No ale wiadomo, no, trzeba brać takie pojedynki. No i co, postaram się zrobić wszystko, żeby nie było widać tej różnicy doświadczenia w oktagonie. Własna publiczność, dodatkowo mnie to na pewno motywuje. No jak zaczynałem, że tak powiem, karierę tą sportową, taką zawodową, to zawsze chciałem zawalczyć o pas i chciałbym, żeby to było w Radomiu, więc no wszystko ładnie się złożyło. No i co, teraz tylko zdobyć ten pas i nie oddać tej szansy, tak? Uciec gdzieś daleko. Następnie reprezentant CrossFight Radom Cezary Kęsik będzie bronił mistrzowskiego pasa TFL. Jego rywal to Gruzin Georgi Lobshanidze. Lubelski czołg będzie się starał przedłużyć w tej walce swoją niesamowitą serię. Kęsik wygrał bowiem wszystkie 11 walk, które stoczył w formule MMA. Początek gali TFL 20 Skyta Tonight w sobotę o godzinie 19 w radomskiej hali Mosiru.